opuszczenie pociągu. Biorę ułamek jednego, dodaję ułamek drugiego i powstaje coś zupełnie innego, coś nowego. To jest taka muzyka, że się tworzy to z już istniejących dźwięków. Mam wolne, jestem sobie kurwa w Łodzi, będę nagrywał, wiesz o co chodzi. Pięć lat temu zrobiłem jakiś swój pierwszy kawałek, taki już totalnie, stuprocentowo mój, że miałem swój tekst i swoją muzykę. Żałuję, że nie mam kasety magnetofonowej z moimi pierwszymi nagraniami. Sam to robię, piszę teksty, dźwięki składam, sam nagrywam. Sam do mikrofonu gadam, nie jak Kaja Paschalska i podobne jej laleczki. Nasze piosenka reczki, bo już będę gwiazdeczki. Teksty do tej piosenki napisał mi tatuś, muzykę skomponował wujek Wacuś. Ja się napracowałam, bo to zaśpiewałam, długo w studio siedziałam, długo to nagrywałam. Oj, 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 to musiała być ciężka praca. A nie masz przypadkiem po tym moralnego kaca? Lepiej trochę. Trochę. Kurwa. Jeszcze raz. Ja mieszkam u mojej kochanej cioci i płacę symboliczne pieniądze za to, że tu mieszkam. Śpię na podłodze. To nie jest mieszkanie, to jest kurwa cela numer 53. Larum. To jest nasz skład. Istnieje od ponad 3 lat. Ja, Tito i Łuki, trzech zapaleńców, trzech piłkarzy. Kiedyś zamiast raperami mieliśmy być piłkarzami. Świata. Polska 2002 tego lata. Polska będzie mistrzem świata. Mieliśmy taki plan, żeby znaleźć we trójkę mieszkanie w Warszawie, razem zamieszkać i tam tworzyć. Szukałem mieszkań i znalazłem takie, gdzie były po 200 zł miesięcznie, było jakieś tam w ogóle tylko za opłaty. O co chodzi? Każdy tutaj narzeka, że drogie mieszkanie są. A kolega mi mówi, stary, zadzwoń tam. To jest, proszę ciebie, agencja towarzyska. Dzwonisz i tutaj tak, pani od razu ma pracę, dajemy pani mieszkanie. Tylko musi się pani oddać parę razy w miesiącu obcym panom. Tito przyjechał do Warszawy i pomyślał, że znajdzie w Warszawie pracę. I tak jak przyjechał, tak odjechał. Jak najszybciej, jak najtaniej, zapnij pasy, wie
wjechaliśmy w nowe czasy. Masz tyle, ile dasz, gdzie łapy w kasz. Kasa, kasa, nie dla psa kiełbasa. Jak najszybciej, jak najtaniej, zapnij pasy. Wjechaliśmy w nowe czasy, masz tyle, ile dasz. To robię, kurwa, w pracy. Nie trzeba tam wchodzić, no. Praca daje mi pieniądze, dzięki którym mogę egzystować, bo nie powiem żyć. Chcę sobie gdzieś pojechać, coś zrobić, tu nie ma problemu. Mówię, że mi nie będzie i mnie nie ma. A pójdę gdzie indziej, no to chyba nikogo nie będzie obchodziło. Co? Ty chcesz być raperem? Co mnie to obchodzi, stary? Robić muzę, tworzyć to i żyć z tego. Od 6 lat wszystko po to i dlatego. Wyrzeczenia, oszczędzanie, inwestowanie. Kasa na nowe ubranie czy nagranie. Oprogramowanie, rozbudowanie komputera. Żeby powstawało to, co powstało teraz. I szczera wypowiedź zapisana na papierze. Mnóstwo obelg usłyszanych o każdym raperze. Ale wierzę wciąż, wciąż będę walczył o to. Chociaż w oczy wiatr, chociaż na twarzy błoto. Wyjdę zwycięsko lub zostanę pokonany. Ale będę walczył, by zrealizować plany. Harując za zasrane grosze w firmie zasranej. Inwestując te marne grosze zarabiane. Siłane, zbierane miesiącami w jednym celu. Dać czy brać, byle muza nie przestała grać. Dobra, teraz chwila prawdy jest. Nie ma jaja. Nie. Wiesz, klepiesz ten tekst. Ja już w ogóle sobie z drugim nie poradzę, jak tu sobie nie radzę. Poradzisz sobie. Gramy. Nie mam nic swojego, nie mam swojego mieszkania, nie mam swojego samochodu, nie mam. Kurwa. Ja żyję w innym świecie. A tu nie ma tego świata. To jestem w hip-hopowie. Ja kurczę po prostu. Ja nie wiem co dalej. O, może tak. Kurwa, kto wie. Jeżeli jak zrezygnujesz z tego, to będzie ci łatwiej znaleźć pracę, kurwa? Nie. Chłopie. Zejdź, kurwa. Mówię, jakieś, na słuchaj, ziemię. Jak się zająć się czymś, to już wiesz, to coś robić, albo jedno, albo drugie, nie? Przede wszystkim ja chcę w tej chwili skończyć te studia, napisać tą pracę magisterską i coś zrobić ze swoim życiem zawodowym bynajmniej. Niekiedy no, nie da rady pogodzić kilku rzeczy naraz. I zważywszy, że jeszcze dzieli nas, kurczę, te tam 200 kilometrów, nie? I jeszcze trzeba gdzieś pojechać kolejne, kurczę, 600. Tą parę lat coś tam działam, jakieś teledyski, muzyka, rozrzucimy płyty po różnych wytwórniach, po różnych rozgłośniach i nas w ogóle nie słychać, no nie? Mówię, nigdy nie jest tak, że spalimy mosty i mówimy, to już jest koniec. To tak nie będzie, bynajmniej na razie. Zespół się rozpadł, bo chłopaki zrezygnowali, poddali się po prostu. Nie chcą już dłużej żyć marzeniami, tak jak ja. Łudzić się, że kiedyś coś z tego będzie, coś się uda zrobić, wydać jakąś płytę. A przed wami leci Seba Laru. Zróbcie hałas, przywitajcie chłopaka z Warszawy. Hałas, Jelenia, hałas! Wolę swoje, wolę to co mam. Zobacz sam jak ja gram. Ile do powiedzenia mam. I nie jestem tu sam, bo jestem z wami. Pokażcie, że jesteście ze mną. Takim ruchem.
Dzięki, dzięki. Larum oznacza hałas, wrzawę, zgiełk, bicie na alarm, na jakąś trwogę. A dokładnie wydaje mi się, że takie są moje teksty. Krzyczą do ludzi, że coś jest nie tak, ludzie, zobaczcie. I wydaje mi się, że ludzie to słyszą. Co? Podnosimy larum. Co? Podnosimy larum. Jak Seba zaistnieje, no to my od razu razem z nim zaistniejemy. Tak mi się wydaje, no nie? Muza to jedyny lek na te beznadziejne czasy. Bez perspektyw, bez nadziei i bez kasy. Młodych ludzi full, biednych i samotnych po studiach. Wykształconych, bezrobotnych, kierunek studiów. Zależny od jednego, perspektywa, dobrego zawodu. I co z tego, że to nie to, o czym zawsze marzyłem. Cena istnienia to nie czas na marzenia. Ja bym chciał, żeby moja muzyka gdzieś tam kogoś była na półce. Ja chcę być w głośnikach, w radio. Kolesia, który zakłada słuchawki, chcę być u niego w uszach. Czego chcesz więcej? Siebie więcej. Wierzę cały czas, od 6 lat. Non stop, chociaż było milion już momentów zwątpienia i rezygnacji, to cały czas. Do przodu. Musi się udać. Czasem jazda jest taka, nawiedza mnie duch Tupaka. Siada ze mną przy komputerze, mówię szczerze. Ty mówisz, nie wierzę, ja na to mówię, uwierz mi frajerze. Ja w to wierzę, w to wszystko, co po nim pozostało. Może się wydawać mało, lecz dopóki będzie grało, zawsze mnie to będzie nakręcało. Bity składało i rymowało. Tito i Łuki też mają takie akty. Tworzenie z Tupakiem, same atrakcje. Siedziałem, powiedziałem do niego, może tak do tego bitu wrzucić Vivaldiego. I poszło jak wyszło, tu właśnie słyszycie. To jest właśnie rap, kocham to nad życie. Czy słyszycie, jak kocham to nad życie? Uparcie, nie skrycie, kocham to nad życie. Thank you.